sercem miasta Mikołów jest rynek mikołowski. Od kilkuset lat miejsce, gdzie odbywały się jarmarki, miejsce, gdzie tętniło życie miasta. Plac Targowy, jak w każdym typowym średniowiecznym mieście, rynek stanowił jego centrum. Znajduje się tutaj jeden charakterystyczny punkt, to jest słynna mikołowska fontanna, która wieczorem czasem podgrywa różne melodie. Ona jest zaprojektowana w sposób specyficzny. Kształtem przypomina dosłownie mikołowski rynek. Jej odnogi sugerują wieżeje i drogi i ulice, które wychodzą z rynku mikołowskiego. Ta odnoga, ta, która znajduje się za moimi plecami, czy odnoga południowa. Miejsce do dzisiaj jest lubiane przez mieszkańców Mikołowa. Ławeczki sprzyjają, że tak powiem, odpoczynkowi. Naprawdę jednym z najpiękniejszych centrów miast na Górnym Śląsku. Pierwsza wzmianka o Mikołowie pochodzi z 1222 roku. Nazwa miasta prawdopodobnie pochodzi od imienia Mikołaj. Do dziś jednak trwają spory, czy jest ona związana ze świętym Mikołajem, który ma w mieście najstarszą kapliczkę, czy raczej z osobą pierwszego właściciela osady, zwanego Mikulą. W różnych okresach dziejów miasta na przemian stosowano nazwy Miculow, Mikulał i Mikulow. Natomiast dzisiejsza nazwa Mikołów po raz pierwszy pojawiła się dopiero w 1760 roku.